Witajcie! Moi drodzy, obejrzeliśmy już odwróconą lekcję o mchach, o paprotnikach. Czas na nasienne, a dokładniej nago nasienne, bo nimi się dzisiaj będziemy zajmować. Bardzo ciekawa grupa roślin. Grupa roślin, która opanowała ląd i uniezależniła się od wody. A dzięki jakim cechom, w jaki sposób ta grupa to zrobiła, o tym przekonacie się oglądając film. Zapraszam! Nago nasienne, czyli właściwie co? Zanim przejdziemy do nago nasiennych, wejdźmy trochę wyżej na drabinie systematyki i przyjrzyjmy się najpierw roślinom nasiennym, dzielącym się na nago nasienne i okryto nasienne. Otóż nasienne to takie, które najdoskonalej przystosowały się do życia na lądzie. Mają takie cechy jak typowe organy roślinne, a zatem korzeń, łodyga, liść i kwiat, który jest nowością w stosunku do poprzednio omawianych mchów i paprotników. Gamety, a więc komórka jajowa i plemnik, są doskonale chronione przez specjalne struktury zabezpieczające przed wysychaniem. Komórka jajowa będzie więc chroniona przez zalążek, a plemnik przez ziarno pyłku. Wreszcie roślinom tym udało się uniezależnić od kropli wody jako transportu dla plemników podczas rozmnażania płciowego, a to wielki krok w opanowaniu lądu. U tych roślin w jeszcze większym stopniu niż u paprotników dominuje pokolenie nazywane sporofitem. No i pojawia się nasiono, czyli organ powstający po zapłodnieniu komórki jajowej, zawierający nowy organizm, zarodek, a także substancje odżywcze czy zapasowe, oraz łupinę nasienną chroniącą to wszystko, co w środku. Często mówicie, że odwrócona lekcja nauczyła was biologii. Możecie podziękować odwróconej lekcji, klikając wesprzyj tutaj na YouTubie. Możecie wejść w linka do Patronite'a, tam również postawić mi kawuchę. Możecie też zajrzeć do drugiego linka, w którym znajdziecie kurs uczenia się. Kupując ten kurs, po pierwsze, nauczycie się, jak się uczyć raz na zawsze. Już do końca świata będziecie mieli opanowaną najważniejszą z umiejętności. Po drugie, no wesprzecie odwróconą lekcję w dalszym rozwoju tego kanału i innych projektów. A tymczasem wracamy. No to teraz o nago nasiennych, bo poznamy jeszcze okryto nasienne, ale to w następnym filmie. Nago nasienne to rośliny dobrze nam znane. To drzewa i krzewy iglaste, sosna, świerk, jodła, albo jak to mawiają przedszkolaki, choinka. I zostawmy ten termin jako zarezerwowany dla drzewka z bombkami, bądź zostawmy go czterolatkom właśnie. A dlaczego nago nasienne, albo inaczej nago zalążkowe, bo tak też się je nazywa? Otóż nasiono ani zalążek nie są niczym okryte, to znaczy ani żadne tkanki, ani organy nie osłaniają tych struktur. Na początek przyjrzyjmy się kwiatom. Tak, rośliny iglaste mają kwiaty. Osobno kwiaty męskie i osobno kwiaty żeńskie. Jeden kwiat żeński to taka łuska na szyszce. No widzieliście kiedyś szyszkę, prawda? Tę szyszkę biolog nazwie kwiatostanem, czyli skupieniem kwiatów, a jednym kwiatem jest właśnie jedna łuska. Kwiaty męskie zaś to liczne pręciki zebrane w kwiatostan w postaci żółtej szyszeczki. Mamy zatem dwa rodzaje szyszek na jednej sośnie. Ta twarda brązowa, którą znacie, to jest szyszka żeńska już po wysypaniu się z niej nasion, ale do tego jeszcze przejdziemy. A co z innymi cechami tych roślin? No nie da się nie zauważyć liści, które mają postać igieł. Stąd mówimy o iglakach, o roślinach iglastych czy szpilkowych. Te igły to przekształcone liście. Tylko dlaczego liście są poprzekształcane? W zdecydowanej większości są to rośliny zimozielone. Znaczy zielone zimą, a zatem nie zrzucają liści i mogą przez cały rok prowadzić fotosyntezę. Dlaczego więc inne rośliny o klasycznej budowie liścia też tak nie mogą? Dlatego, że liść, ten taki o dużej powierzchni,
traci wodę, a parowanie wody z liścia ma mądrą nazwę transpiracja. Zatem rośliny zrzucają liście na zimę, by w czasie, kiedy wody jest mało, nie tracić jej przez liście. No i rośliny iglaste, przekształcając liście właśnie w te igły, ograniczyły transpirację i tym sposobem liści zrzucać na zimę nie muszą. Zapytacie jeszcze, ale jak to zimą jest mało wody, skoro śnieg to też woda? Niestety zamarznięta gleba i ta woda w postaci ciała stałego uniemożliwia zupełnie pobieranie wody, więc mimo dwumetrowych zasp rośliny cierpią suszę. To nie jedyne przystosowania do niskich temperatur, także gruba kora, a to dzięki obecności wtórnej tkanki okrywającej, tak zwanej korkowicy, która doskonale izoluje od mroźnego otoczenia. No, obiecałem jeszcze rozmnażanie sosny, które pomoże w zrozumieniu zawiłości budowy. No, mamy sobie tam kilkudziesięciometrowe drzewo, to pokolenie nazywamy sporofitem, no i ma ono dwa rodzaje szyszek, męską i żeńską. Męska to kwiatostan męski, zawierający kwiaty męskie, z których wysypują się ziarna pyłku zawierające plemniki. Zatem w ziarnach pyłku z wiatrem lecą plemniki zupełnie losowo. O pyłku najwięcej to wiedzą alergicy, którzy uwielbiają czas pylenia. Jeszcze raz, pyłek to transport dla plemników i w przypadku roślin wiatropylnych nośnikiem pyłku jest wiatr. Jak się domyślacie, przez tę losowość, żeby roślina miała szansę na zapylenie, ilości tego pyłku muszą być wręcz niewyobrażalne. Alergicy dziękują za kosmiczne ilości pyłku. Ziarno pyłku, jak ma szczęście i wyląduje na niczym nieosłoniętym zalążku, pamiętacie, nago zalążkowe, leżącym na łustce szyszki żeńskiej, a na jednej łustce leżą dwa takie zalążki, a każdy ma w środku komórkę jajową. Wow, jeszcze raz, brzmi skomplikowanie. Szyszka żeńska to zbiór łusek, czyli kwiatów. Każda łuska ma dwa zalążki, w których jest komórka jajowa. No i właśnie na ten zalążek padło ziarno pyłku, fachowo nazywa się to zapyleniem. I teraz dzieje się prawdziwa magia. Ziarno pyłku zaczyna produkować łagiewkę pyłkową, która jest jakby takim korytarzem dla plemników prowadzącym wprost do komórki jajowej. To właśnie ta niepozorna łagiewka umożliwiła uniezależnienie się w rozmnażaniu od wody. No i tą łagiewką pyłkową plemnik dostaje się do komórki jajowej. Właśnie doszło do zapłodnienia. Zobaczcie, najpierw było zapylenie, potem minęło trochę czasu na rozwój łagiewki pyłkowej, dopiero dochodzi do zapłodnienia. Wiadomo, połączenie komórki jajowej i plemnika tworzy tak zwaną zygotę, która rozwija się w zarodek. A zalążek, ta ochrona komórki jajowej, jak pamiętacie, przekształci się nam w nasiono, które będzie mogło odlecieć, odczepić się od tej łuski, no i gdzieś tam sobie padnie na glebę i da początek nowej roślinie. Przenoszenie nasion to rozsiewanie. W przypadku sosny wiatr również pomaga rozsiewać, zatem są to rośliny wiatrosiewne, ale pamiętacie, że również były wiatropylne. A znaczenie tych roślin? Są źródłem tlenu i pochłaniaczem dwutlenku węgla. Są źródłem pokarmu dla zwierząt. Tworzą też siedliska tym zwierzętom. Podczas wiosennych roztopów pobierają olbrzymie ilości wody, zapobiegając powodziom. Są źródłem wielu cennych substancji wykorzystywanych w medycynie, w kosmetyce, a także powszechnie wykorzystywane są jako źródło oczywiście drewna. Fantastycznie, że dotarliście tutaj ze mną, a zatem mamy nago nasienne, mamy rośliny, które opanowały ląd, mamy rośliny, które mają nasiono, rośliny, które są wybitnie interesujące. Teraz czas na okryto nasienne, które znajdziecie o tutaj, ewentualnie o tutaj. W każdym razie warto rzucić okiem. Tymczasem trzymajcie się i cóż, do następnego razu.